Paul Montana rozwodzi się z Iloną Felicjańską i ma dość, to była miłość mojego życia. Potrzebuję przerwy od kobiet. Powiedzieli sobie, tak, podczas niewielkiej rodzinnej uroczystości zorganizowanej w centrum Londynu. Niestety już kilka miesięcy później okazało się, że małżeństwo przeżywa poważny kryzys. Para nie szczędziła sobie przykrych słów na łamach mediów społecznościowych, a o kulisach konfliktu małżonkowie wspominali też w mediach. Obydwoje pijemy za dużo, tylko że ja mogę przez 3 miesiące nie pić. A Ilona, nie mogę powiedzieć, że się upija bardzo, ale pije. I wtedy nieprzyjemne rzeczy są mówione, mówił Paul Montana w rozmowie z Twoim Imperium. Wcześniej Paul Montana był mężem Ashley Richardson. Paul Montana po rozstaniu o Ilonie Felicjańskiej. Robi sobie przerwę od kobiet. To była miłość mojego życia. Nauczony przykrym doświadczeniem, Paul Montana ma teraz w życiu inne priorytety niż miłość. W moim życiu absolutnie nie ma teraz żadnej kobiety. Daję sobie przynajmniej rok, jak nie dłużej, gdy nie chcę myśleć o takich sprawach i w nic się angażować miłosnego. Ilona była miłością mojego życia, a z drugiej strony był to ogromnie trudny związek. Potrzebuję odpoczynku i przerwy od kobiet. Nasz rozwód jest w toku. Ostatnia rzecz, o której bym myślał, to nowa kobieta. Koncentruję się teraz na synu, którego mam w Trójmieście i biznesach. To mój priorytet, wyznał faktowi.